Klaudia, moje gratulacje. Jesteś zwyciężczynią 13. edycji Top Model. Jak ty się czujesz? No czuję się fantastycznie. To są emocje, które są nie do opisania. Ja nie jestem w stanie przekazać, co ja czuję, bo to jest... Szczęście to jest za mało, bo to są takie adrenalina, to jest chaos, przebodźcowanie, ale takie pozytywne tego słowa znaczeniu. Wiem, że na pewno będę bardzo odsypiać po tym dniu. Jakie ty masz plany na show biznes? Na show biznes? Wow! Prawdę mówiąc, nie myślałam o moich planach pod kątem show biznesu, myślałam pod kątem modelingu. Czasami, wiesz, jedno nie wyklucza drugiego. Jedno nie wyklucza drugiego i tak naprawdę wszystko wyjdzie w praniu. Ja po prostu idę z flow, mam swoje cele modelingowe, które chcę jak najbardziej spełnić i ich dosięgnąć i zobaczymy, co wyjdzie. Tych edycji Top Model było sporo. Która gwiazda, modelka robiła na tobie największe wrażenie, która była taką twoją motywacją, która również była w Top Model? Ja od dziecka oglądałam Top Model i pierwszą taką modelką, której ja kibicowałam całym swoim sercem, byłam w ogóle jeszcze takim dzieciakiem, była Zuzanna Kołodziejczyk. Ja ją obserwuję do dzisiaj i ona jakoś tak mi utknęła w głowie. Ja przez nią chciałam iść potem do programu, jej tak kibicowałam, no i tak została w moim sercu ta Zuza Kołodziejczyk, więc może ją kiedyś poznam. No i Klaudia Eldursi w ogóle też gdzieś tam była zawsze, bo może przez to, że też ludzie mnie porównywali do niej, że gdzieś tam jest klimat podobny. No i to tak się stało. My się już poznałyśmy z Klaudią, więc super. Wiele fanów pyta w komentarzach, jak to jest być faworytką Joanny Krupy. Jezu, bycie faworytką Joanny Krupy jest chyba marzeniem każdego uczestnika programu Top Model i nie tylko, bo ktoś dzisiaj krzyknął, kocham cię Joasiu, więc ja mam to szczęście, że jestem obdarowana miłością przez Joannę Krupę. No i fajnie być takim pupilciem Joanny, bo uważam ją za super, super kobietę, przeuroczą i taką pewną siebie, no więc jest to gdzieś mój łap. Więc jest to, ja w ogóle uwielbiam pewne siebie kobiety i Joanna dawała mi tę pewność, tak samo jak Katarzyna Sokołowska. No, dwie wspaniałe kobiety. Ostatnie pytanie, na co przeznaczysz 200 tysięcy złotych, które dzisiaj otrzymałaś? To pytanie usłyszałam już dzisiaj bardzo wiele razy, nie tylko dzisiaj. Moje 200 tysięcy na pewno będzie pracować bardzo dobrze. Jeszcze nie planowałam, na co je dokładnie wydam, ale... Może pierwszą dziesiątkę wykorzystam na podróże, a reszta znajdzie swoje dobre miejsce.